Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na filmie zrobimy sobie pojedynek tymi saszetkami z Rosji. To są naklejki oczywiście. I zagramy meczyk Polska kontra Niemcy. Jak do tej pory wygraliśmy jedno spotkanie z Niemcami, 2-0, kilka lat temu. I teraz przyjdzie nam zmierzyć się saszetkami z naklejkami. Zobaczymy, czy uda się ponownie pokonać Niemców. 25 saszetek. Miejmy nadzieję, że dużo wpadnie naklejek zarówno Polaków, jak i Niemców, a ostatecznie Polacy wygrają ten dzisiejszy meczyk. Tak więc zaczynamy. I mamy tak. Japonię. Ponownie Japonia. Legendy. Niemcy, przepraszam, Hiszpania. Jeżeli, moi kochani, będą gdzieś tutaj naklejki, tak jak tutaj na przykład legendy z Hiszpanii, będzie coś dla Niemców, no to niestety trzeba to liczyć. Naklejka się liczy każdego zespołu. Tutaj mamy Szwajcarię i Koreę, czyli w pierwszej saszetce nie było nic. Lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że dużo wpadnie Polaków na normalnych naklejkach i wygramy ten mecz. Australia, Arabia, Meksyk, Belgia i Chorwacja. Jak tam u Was, moi kochani, wygląda zbieranie naklejek? Ja oczywiście naklejek nie zbierałem. No i popatrzcie, co się dzieje. Tutaj najpierw mamy Panamę i jest logo reprezentacji Niemiec. 1-0 wygrywają Niemcy, Brazylia, Iran i Kostaryka. Tak jak mówiłem, ja nie zbieram tych naklejek, może zrobię jakiś konkurs i dam do wygrania coś z tego, co otwierałem. Argentyna. Kolumbia, Urugwaj i Szwecja. No jak na razie Polaków nie widać na horyzoncie. Ale może teraz. Senegal, Argentyna, Tunezja, Islandia i Brazylia. Rosja, Szwajcaria, Arabia i jest Robert Lewandowski, moi drodzy. Wyrównanie, nasz kapitan strzela bramkę wyrównującą, a tutaj Kolumbia, więc jest dobrze. Odrabiamy straty. Anglia i popatrzcie, wychodzimy na prowadzenie nawet. Krzysztof Mączyński strzela na 2-1. Pięknie. Francja, Urugwaj i Nigeria. W krótkim odstępie czasu wynik całkowicie inny. Anglia, Kostaryka, Egipt, Francja i Iran. Odnośnie Egiptu, moi kochani, z tego co przeczytałem, chyba Salah niestety nie będzie mógł zagrać. Ma poważnie kontuzjowany bark. No i niestety chyba go nie zobaczymy na mistrzostwach, chyba że stałby się jakiś cud medycyny. Meksyk, Tunezja, Dania. No i niestety jest wyrównanie dla Niemców. Jerome Boateng. I jest 2-2. A tutaj jeszcze Maroko. Więc no, wynik się ciągle zmienia. W tym momencie mamy remis. Belgia. Peru. No i ponownie na prowadzenie wychodzą Niemcy.
Jonas Hector 3 do 2 i od razu bramka na 4 do 2. Julian Brandt, niestety. A tutaj jeszcze Urugwaj. Polacy muszą się zmobilizować i zacząć strzelać znowu. Japonia, Francja, Tunezja, Korea i Portugalia. Nigeria, Brazylia, Serbia, Islandia i jest zmniejszenie do 3, 4 do 3, Grosicki. Więc mamy kontakt. Argentyna, Tunezja, Portugalia, no i niestety ponownie Niemcy. Znowu dwubramkowa zaliczka. Mario Götze i Szwecja. Mario Götze akurat nie jedzie na mistrzostwa, nie został powołany. Brazylia, Islandia, no ale jest ponownie bramka dla Polaków, pięknie. Wojciech Szczęsny i znowu mamy jednobramkową stratę, 5 do 4. Iran i Urugwaj. No już chyba jesteśmy za połową. Coraz mniej saszetek. Rosja, Hiszpania, Arabia, Anglia i Egipt. Czyli tym razem nie wpadło nic. Rosja, Panama, Australia, Hiszpania i Meksyk. Wszystkie naklejki są odwrotnie poukładane, że non-stop trzeba to przewracać. Maroko, Brazylia, Panama, Tunezja i Iran. Japonia, Francja, Kolumbia, Hiszpania i Maroko. Ile nam tutaj saszetek zostało? 4 i 3, czyli 7. 7 saszetek do końca. Wynik 5 do 4 dla Niemców. Vecino, czyli tu jest Urugwaj. No ale niestety znowu Niemcy trafiają. Sebastian Rudy. 6 do 4. Kolumbia, Islandia i Serbia. No Polacy, już tylko 6 saszetek wam zostało. Kostaryka, Belgia, Tunezja i jest ponownie Kamil Grosicki. Znowu jednobramkowa strata. Ładnie, Kamil. 6 do 5. No i znowu Niemcy. Leon Goretzka. 7 do 5. Islandia, Kostaryka, Arabia i ponownie Kostaryka. Australia, Serbia, Senegal, Portugalia i Francja. Anglia, Korea, Nigeria, Meksyk i Peru. Dwie saszetki do końca. No ciężko będzie, ciężko.
Szwajcaria, Nigeria, Panama, Meksyk i Brazylia. Musiałby się zdarzyć cud, żeby nawet wyrównać. Dwie naklejki by musiały być. Meksyk, Argentyna, Dania, no i niestety Kolumbia i Nigeria. Czyli pojedynek z Niemcami przegrywamy 7 do 5. Pomimo tego naprawdę fajnie powpadało troszeczkę naklejek właśnie tych dwóch zespołów. To by było na tyle, moi kochani. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.